W latach 70. takie wyprawy na Horn to trwały prawie rok. Teraz zmieniły się trochę czasy. Latamy do Montevideo, latamy do Ushuaia i stamtąd płyniemy na Horn, czasem na cieśninę Drake'a, czasem dalej. Ponieważ przypadło mi w udziale być tutaj prezenterem, gospodarzem, to chcę się z wami podzielić takimi moimi wspomnieniami z Hornu. Mamy tutaj zdjęcie przylądka Horn, jeśli jest pogoda, a tam ta pogoda nie jest tak bardzo często. Chcę wam opowiedzieć troszeczkę na taki temat pół wieku temu w cieśninie Drake'a. Proszę państwa, rzeczywiście za pół roku będzie dokładnie 50-lecie, kiedy Konstanty Maciejewicz ze studentami, głównie studentami na pokładzie, opłynął przylądek Horn ze wschodu na zachód, czyli pod wiatr. Powstała książka Geni Moczydłowskiego Pod żaglami i na cumach. Tak wyglądali ci ówcześni bohaterowie pięciu panów i tak wyglądał ich jacht Konstanty Maciejewicz. Popatrzcie, jaki miał kil. Teraz już na jachtach czarterowych takich kilów nie spotkamy, ale dzięki temu kilowi ten jacht znacznie lepiej wstaje z ewentualnej wywrotki i dużo lepiej się nadaje do wypraw. Tutaj jest już czwórka tych panów na Hornie, bo Genia Moczydłowski robił to zdjęcie. Na górze Tomek Zydler, w kole pan Gulbinowicz, Leszek Kosek i Jurek Waszczuk. No, ja wtedy byłem w liceum, ale już śledziłem ich wyczyny. 26 marca 1973 roku pojawili się na Hornie. Leszek Kosek też napisał o tym książkę Ze wschodu na zachód wokół Hornu. Ukazała się w 1975 roku. Młodzi z was nie zdają sobie sprawy, że wtedy książki żeglarskie w Polsce ukazywały się w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy. Teraz, jak się ukazuje w nakładzie 2000, to trudno sprzedać. Przyczyna jest prosta. Wtedy nie każdy mógł pływać po morzu. Trzeba było mieć specjalną klauzulę na pływania morskie. Tak naprawdę po wojnie pierwszy taki ważny rejs Daru Opola to jest 59 rok. Potem Śmiałym popłynęli w 65 roku i potem dopiero jak rozpoczęła się epoka Gierka, troszeczkę poluzowano to nasze wyjście na morze i w 70-tych latach już nagle bardzo dużo polskich jachtów popłynęło w daleki świat i między innymi na Horn. Dla mnie cieśnina Drake'a była zawsze magiczna. Muszę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia, bo właściwie jeszcze w trakcie studiów znalazł mnie profesor Rakusa Suszczewski i zaproponował mi pracę na Antarktydzie. Oczywiście ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie zastanawiałem się ani chwili. Popłynęłem na pierwszą ekspedycję w 1978 roku, a potem w 1981 roku na statku profesor Siedlecki popłynęliśmy na taki bardzo ciekawy eksperyment właśnie w cieśninie Drake'a. Ten profesor Siedlecki miał 90 metrów długości. No nie miał niestety żagli, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Profesor Siedlecki rozwija, no już nie rozwija, bo teraz jest już złomowany, ale 27 węzłów prędkość maksymalna. W cieśninie Drake'a mieliśmy takie sztormy, że ten Siedlecki sztormując na wiatr płynął na pełnej mocy silników 3 węzły zamiast tych 27. No, wyprawa nazywała się Biomas Fibex. Tutaj widzimy, jak wygląda pokład połowowy tego statku. On był w formie trawlera. Łowiliśmy kryla. No i Biological Investigations of Antarctic Systems and Stocks. Tak się nazywał międzynarodowy program. 23 statki z różnych krajów brały udział. Ten rejs nazywał się First Biological Experiment. Proszę państwa, to jest nasza trasa w cieśninie Drake'a. Tutaj popatrzcie państwo, te kreski to są odcinki dziennie. Ja tam zajmowałem się ekologią ptaków morskich, robiłem obserwacje ptaków. Zobaczcie,
To był luty, marzec. Dzień trwał tak mniej więcej 18 godzin, 6 godzin nocy. Dlatego te przerwy w tych kreskach są krótsze niż kreski. 42 dni spędziliśmy w cieśninie Drake'a. 4 czy 5 silnych sztormów, proszę Państwa. Tam przeżyłem największe fale w życiu. 17-metrowe fale się nam zdarzały. Udało mi się zrobić ponad 500 tych obserwacji ptasich. Tam nie ma wielu gatunków ptaków. 30 gatunków ptaków mniej więcej lata w cieśninie Drake'a. Chcę Wam kilka pokazać. To jest chyba najpopularniejszy ptak na świecie. Nawałnik Wilsona. Troszkę mniejszy od szpaka. Je głównie kryla. To jest warcabnik, należy on do rodziny burzyków, jest wielkości gołębia, je ryby, kałamarnice, nie gardzi krylem. Tak wygląda statko tych warcabników. No i petrel olbrzymi, nie grzeszy urodą, ale bardzo ciekawy ptak, trochę większy od gęsi, potrafi pływać nad morzem bez kontaktu z lądem nawet przez miesiąc. No i mój ulubiony albatros czarnobrewy, popatrzcie Państwo, jaki to jest piękny ptak. Rozpiętość skrzydeł ma około 230 cm. Zwykle szybuje nad morzem na wysokości 15-20 metrów. Jak zobaczy głowonogi albo kryl, no to go łowi. Te albatrosy gnieżdżą się na subantarktycznych wyspach, zwykle kolonijne, są to lęgi, na Falklandach, na Georgii Południowej, na ziemi ognistej. Tutaj mamy Amerykę Południową, cieśnina Drake'a, na dole tej mapy widać już Shetlandy Południowe, mamy tutaj King George Island, na której jest polska stacja antarktyczna, czyli Wyspa Króla Jerzego, Wyspa Słoniowa, czyli Elephant Island, Orkady Południowe, Falklandy i Georgia Południowa. Tam właśnie najwięcej i na Falklandach gnieździ się tych albatrosów czarnobrewych. Byłem tam 40 lat temu, ale pamiętam to, jakby to było wczoraj. Była to moja pierwsza daleka oceaniczna wyprawa. Proszę Państwa, żeby pokazać Wam, jak tam naprawdę jest. Dzisiaj ściągnąłem, to jest prognoza na Hornie dzisiejsza. Dzisiejsza pogoda na Hornie. Porywy wiatru do 60 węzłów, 11-12 w skali Beforta. Dlatego ten przylądek nazywany jest przylądkiem burz również. Ale bywa tam tak, że jest pogodnie. Popatrzcie Państwo, to jest właśnie, tą strzałka pokazuje wyspę Hornos i Cabo de Hornos. Teraz już płynie się tam z portu Ushuaia. Cabo de Hornos to jest Chile, a Ushuaia to jest Argentyna.